żałować. Za co mnie żałować? Mnie żałować nie ma za co. Ukrzyżować mnie, do krzyża przybić, nie żałować. Pożałuje nas ten, który wszystkich i wszystko zrozumiał. On też jeden jest sędzią i osądzi wszystkich sprawiedliwie. I przebaczy dobrym i złym, wyniosłym i pokornym. A kiedy skończy już ze wszystkimi, no on czas przemówi do nas. Chodźcie i wy powie. Chodźcie, pijanczyńscy. Chodźcie, słabiutce. Bądźcie zasrumani. I my przyjdziemy, nie wstydząc się, staniemy przed nim, a on powie. Świnie jesteście na obraz i podobieństwo bestii, ale chodźcie wy też. Wówczas rzekną mądrzy, rzekną roztropni. Panie, dopuszczasz oto tych? A on odpowie, a dlatego ich dopuszczam o mądrzy, a dlatego ich dopuszczam o roztropni. Że nich żaden nie poczytywan siebie za godnego tej łaski. I wyciągnie ku nam prawicę swoją, a my przypadniemy i zapłaczemy. I wszystko zrozumiemy. Wtedy zrozumiemy wszystko. Panie, przyjdź królestwo Twoje.